Dokładnie. Cieszę się, że wygrałyśmy 3-0. Szybkie spotkanie, ale tak chciałyśmy też zagrać. Tak jak trener w szatni powiedział, że jeżeli da się zrobić to szybko, to mamy zrobić to szybko. No ja się cieszę, że też cały skład mógł pograć i trener dokonał tylu zmian. No jest to na pewno potrzebne naszej drużynie, żebyśmy wszystkie czuły się potrzebne. Także uważam, że cała drużyna dzisiaj dała fajny pokaz. No dokładnie, na razie jest runda zasadnicza, więc powiedzmy, że chcielibyśmy być jak najwyżej, ale tak naprawdę najważniejsze będą play-offy. Do nich jeszcze jest troszeczkę czasu. Na razie robimy to, co mamy robić, czyli chciałobyśmy w dobrym stylu wygrywać i zgrywać się i jakby fajnie w każdym meczu pokazywać się przed kibicami i dobrze się czuć. Wychodzi to na razie, mam nadzieję, że będzie tak dalej, ponieważ mamy teraz bardzo dużo meczów. No i chciałbyśmy w każdym zdobywać punkty. Takie spotkania ciężko gra się, ponieważ przeciwnik niestety nie jest w pełnym składzie, czyli nie gra w swoich optymalnych ustawieniach. Jeszcze błąd w drugim secie, gdzie mają dziewczyny pomyłkę, że środkowa jest na przyjęciu. Całe szczęście, że ten mecz wygrałyśmy. Myślę, że po prostu pokazałyśmy, że jesteśmy dużo lepszym zespołem i będziemy grały o te najwyższe cele. Myślę, że przede wszystkim kolejny mecz. Za chwilę znowu gramy we wtorek, także już się od jutra będziemy się już przygotowywać tak naprawdę do kolejnego spotkania i to jest najważniejsze, żebyśmy znowu wygrały kolejny mecz u siebie, żeby kibice byli szczęśliwi, no i my też. Zespół Developers jest zespołem, który będzie się bił w tym roku o medale. Natomiast no, my jesteśmy Beniaminkiem i jesteśmy zespołem bardzo młodym. Do tego jeszcze nie w pełni składu, więc takie mecze jak dzisiaj traktujemy jako naukę, traktujemy jako wyciąganie dużych wniosków i mam nadzieję, że oprócz tego pierwszego seta i dwóch następnych też nie było aż tak bardzo źle i część rzeczy była pozytywnych. No na pewno jako zawodniczka wyglądało to inaczej, jako trener no, stoję, że tak powiem, z boku i wcześniej grając, że tak powiem, zależało więcej od rozgrywającej czy od zawodniczki, która grała, tak? Będąc trenerem niestety stoję z boku i mogę jedynie służyć radą i pomocą i jak dla mnie jest to troszeczkę gorsze, bo się za bardzo czasami denerwuję, gdyż uważam, że powinno to być tak, a nie inaczej zrobione, a nie mogę w ten sposób pomóc zespołowi. No myślę, że w pierwszym secie była dosyć wyrównana walka, później bardzo spokojnie wygraliśmy. Myślę, że założenia wszystkie zostały spełnione. Fajnie, że trener dał pograć dużo zawodniczkom rezerwowym, że każda dołożyła swoją cegiełkę na boisku. No i super, że wygraliśmy. Cieszę się. No myślę, że malutkie, tak? Dzisiaj obchodzę okrągłe urodziny, tak jak już wspomniałeś. No i bardzo jest mi miło, że kibice zaśpiewali 100 lat, że dostałam tyle życzeń, tyle prezentów. Naprawdę jest to niesamowicie miłe i bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za ogrom życzeń, które dzisiaj dostałam. Czyli niespodzianka się udała. Bardzo. Super, dziękujemy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców.